Nie wiem, kiedy tylko ty bierzesz aparat, to nagle przestaje ostrość sama działać. O, Nic to nie jest. zrobiłam. O, Dzień nie dobry. wiedziałam, że tak działa. Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z moją żoną. Dzień Nagrywamy dobry. dzisiaj dla was Q&A bez tabu, tylko troszeczkę innej formie. W formie pytań, gdzie wy zadajecie je anonimowo. Nie wiem, kto zadał pytanie, nie mam możliwości zweryfikowania tego. Też nie mam podglądu, jakie to są pytania. Już sprawdziłem te pytania, ale nie wiem, w które kliknę. Jak kliknę któreś, otwiera się, odpowiadam. Będą to trudniejsze, łatwiejsze. Widziałem, że jest kilka troli, więc na niektóre nie będę odpowiadać, żeby nie dawać satysfakcji takim, wiecie, smutnym ludziom, którzy starają się zabłysnąć tutaj. Po prostu olewamy to pytanie, po prostu bierzemy to w taki sposób, że to pytanie jest po prostu nieważne. To są po prostu Mogę coś ludzie, którzy nie powiedzieć? są tego jakby warci. Że jestem złą matką, Tak. że zmieniliśmy się przez pieniądze Tak. To w i ogóle, że tak. wszystko ściągamy pędzi po luce. Tak, dokładnie. No dobra, Dobra, dajesz. więc mamy tych pytań trochę. Dzisiaj po prostu poprosiłem, żebyście zadawali. To są wszystko pytania, te serduszka to są pytania. One cały czas dochodzą w czasie rzeczywistym i no lecimy. A dawaj od dołu takie, co teraz przyszło. Nie, to przyszło, jest na A, górze. okej. Dobra, Okay. Nie wiem, tutaj. jak to działa. Naklikamy na to. Myślisz, że po takiej przemianie fizycznej i mentalnej byłbyś wreszcie traktowany jak na to zasługujesz przez starą ekipę? Jest mi to obojętne. Na ten moment jest mi to obojętne. Kiedyś na pewno było mi dla mnie to ważne, kto jak mnie traktuje, kto jak na mnie patrzy się, jak jestem postrzegany. Oczywiście jest dla mnie to ważne wciąż, ale przeszedłem na tyle swoją metamorfozę w głowie, że jakby nie biorę tego w żaden sposób jako wyznacznik tego, jakim jestem człowiekiem. Bo sam wiem doskonale, jakim jestem człowiekiem. Znam swoją wartość w końcu, której nie znałem, i wydaje mi się, że jest mi to obojętne na ten moment. Ale na pewno zrobiłbym na chłopakach wrażenie. No, bo trochę schudłem, trochę popracowałem nad sobą, więc wydaje mi się, że tak. Strasznie dla mnie to pytanie jest. Ja odpowiadam na wszystkie pytania. Po Wiem, prostu. ale po prostu samo jakby to pytanie. To wydźwięk taki jest. Wydźwięk tego jest taki. Przecież jakby wiecie. Kurde, no jak jest przyjaźń, jak jest relacja, to wiadomo, możemy sobie w tej przyjaźni czy w jakiejkolwiek Ale to relacji wiesz, też ludzie. imponować Ale też ludzie różnymi to rzeczami. postrzegali, że jestem inaczej traktowany. Rozumiesz? Tak, I to ale jest właśnie o ich tym mówię, że zdanie. wiesz. No dobra, nie wchodźmy w to, no. Dobra, nieważne. Idziemy z kolejnym pytaniem. Jesteśmy dzisiaj szczerzy, odpowiadamy szczerze i tyle. Dużo jest pytań do mnie, ale też jest do nas wspólnie. Ulubiona część twojego ciała. Kurde, nigdy się nad tym się nie zastanawiałem, jaka Ja wiem, jestem. co ty u siebie Ja się trochę najbardziej. stresuję tym, Ja kto wiem, tego co tak ma. ty u siebie najbardziej Co? lubisz. A co ja lubię? Bicka. Nie, Wicca Lubisz, zawsze mam mówisz, że masz małego dużo i co ty Wicca. gadasz? Kaptury mu zawsze podkreślasz, Kaptury że masz lubię i ramiona, klatę lubię. klatę. Klatę lubię No to swoją. lubisz górę Tak, swoją, no. zdecydowanie. Od brzucha tutaj, o tą część lubię najbardziej. Lubię to, że mam na przykład szeroki Jura, to ty plec. chodzisz i się napinasz w kuchni. Przecież ja doskonale wiem. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Kurde, nie wiem co wypadnie, więc mam taki stres. Cały się spociłem, bo jest też gorąco. Czy kiedykolwiek zrobiłeś komuś malinkę? Dobra, to jest takie pytanie, zobaczcie. Nie, pewnie tak. Zdarzyło mi się. Myślę, że w młodzieńczych latach jak najbardziej. Ja ci mogę powiedzieć, że zrobiłeś. Tak, tobie? Nie zrobiłem malinki. Cały swoje się zgrzany jestem. No, jest mega Dobra, gorąco. lecimy z kolejnym pytaniem. W jakim wieku przeżyłeś swój pierwszy raz i czy żałujesz? Nie, miałem 18 lat, jak przeżyłem swój pierwszy raz. Nie żałuję. Fakt To było faktem. w tej szopie, czy nie? Czy to pomyliłam? Jaki szopie? Ja w żadnej szopie nic nie To robiłem. mój inny był, dobrze, przepraszam. No, znam historię, że Nie. ktoś stracił dziewictwo i to był jakiś mój chyba były chłopak Nie, w szopie. ja normalnie w Łysianiec, ktoś mieszkaniu, tam. wszystko elegancko, dawno temu, no 18 lat miałem, czyli ile to jest? 13 lat temu straciłem dziewictwo. Jak szczerze, to szczerze, widzicie. Klikam, porównujecie Edzie do innych dzieci wiekiem faktycznym czy korygowanym? Korygowanym. Porównujemy, jeśli już porównujemy, bo czasami jesteś takiego, że zobaczysz dziecko, pytasz się, a ile ma, dzisiaj była taka sytuacja. Zawsze w ogóle tak jest i to jest taka pułapka, bo każde dziecko się rozwija w innym tempie i tak naprawdę te przedziały, te kroki milowe, które robi dziecko, to nie jest tak, że
ono jest określone, że każde dziecko dokładnie w tym. No wiadomo, to są ramy czasowe, czyli jedno dziecko można zrobić troszeczkę wcześniej, a inne troszeczkę później. Gdzieś tam ważne, żeby się zmieściło w tych ramach rozwojowych. Więc logiczne jest to, że każde dziecko będzie się rozwijać, wiecie, w innym tempie. Ale super to pytanie, bo dzisiaj mieliśmy nawet taką sytuację. Dokładnie dzisiaj mieliśmy taką sytuację, zaraz wam opowiemy, ale słuchajcie, to, że ja urodziłam Edzia wcześniej, wytłumaczę to wam tak, jak nam wytłumaczył to lekarz. To, że urodził się Edzio wcześniej, to nie znaczy, że ja wcześniej zaszłam w ciążę. To, że on się urodził wcześniej... To nie znaczy, że jest starszy. Dlatego, że wiecie, tak naprawdę jego pierwsze 2 miesiące życia to było dojrzewanie, dlatego też był miesiąc w szpitalu, no bo musiał dojrzeć złapać wagę. On się urodził z masą urodzeniową bardzo, bardzo niską i nie można mu liczyć jakby rozwojowo tego czasu od tego dnia, bo on tak naprawdę przez pierwsze 2 miesiące no on spał po prostu. Bardziej, tak? Bardziej wydaje mi się, że głowa, bodźcowe takie rzeczy, czyli jakiś, nie wiem, słuch i inne rzeczy, myślę, że mogłyby się szybciej rozwinąć. Jak najbardziej, to musi na pewno tak, ale jeśli chodzi o motorykę, takie psychoaktywne rzeczy, czy właśnie motoryka, no to wszystko idzie zgodnie z planem, czyli Edzio ma teraz po prostu 6 miesięcy, idzie mu 7 miesiąc. 7, no teraz. Tak. Dokładnie. Edzio się urodził w 32 tygodniu ciąży. Tak. A dzisiaj w ogóle spotkaliśmy mojego kolegę z dawnych lat, którym się widziałem 10 lat temu. On ma też synka i okazało się, że synek ma 7 miesięcy i my tak patrzymy. Znaczy uróżnił ich 3 tygodnie. No i jeden jest już taki... Zaczął czworakować. Tak, tak. I to po prostu było widać. No chociaż jakby wyglądowo wzrostowo wyglądali identycznie, no ale Edzio dopiero podchodzi do tego, jeszcze próbuje, ale wiecie, też u takich małych dzieci te 3 tygodnie to jest naprawdę bardzo, bardzo to dużo prawda. I teraz codziennie po prostu my wstajemy i on potrafi coś nowego. Ale tak już, wiecie, podsumowując ten temat, no to rozwojowo i lekarze i my liczą Edziowi wiek korygowany. To też jest tak, że za każdym razem, jak jesteśmy u jakiegokolwiek specjalisty, nikt nie patrzy na jego wiek urodzeniowy na razie, tylko każdy patrzy na wiek korygowany i mniej więcej ta granica, to się mniej więcej zatrze, lekarz nam mówi, że około, jak będzie mieć 2 latka. Ale na tym etapie rozwoju, kiedy ten każdy miesiąc, każdy tydzień właściwie robi różnicę, no to musimy liczyć go zawsze jest korygowany. Wiekiem korygowanym. Tak, więc jak już coś porównujemy, to porównujemy korygowany. Tak, tak. Czy będąc w związku z Ewą, pisałeś, flirtowałeś kiedykolwiek z inną kobietą? Nie. To mogę powiedzieć szczerze, że nigdy nie flirtowałem i z żadną inną kobietą nie pisałem. Przez 4 lata z żadną inną kobietą nie flirtowałem i nie pisałem. Ale ty jesteś tego pewna na przykład, nie? No. Zresztą Ewa ma dostęp do mojego telefonu, ja mam do twojego telefonu dostęp, więc tak naprawdę jeśli coś miałoby wyjść, to by wyszło od razu chwilę tak naprawdę. Ale nie. Ja myślę, że my sobie tyle wrażeń i tyle... Ogólnie. Zapewniamy sobie tyle, wiesz, jakichś tam emocji, że... Że już wystarczy tego. Nie, przepraszam. Jeszcze tylko wstrącę, dobra, Jura? No. Była taka sytuacja, że na przykład ktoś tam pisał do nas. No. Ale powiedzieliśmy sobie o tym od razu. Tak. No jak coś takiego się dzieje, no to zawsze mówimy sobie po prostu. Czy długo ci zajęło przetwarzanie tego, że pora zerwać znajomość z Luką i resztą? Znaczy, to była obustronna decyzja. Zerwaliśmy naszą relację. Są też pytania na temat tego, czy chcemy się pogodzić, czy w ogóle. Jakby uważam, że ta relacja została zakończona. Jemu jest dobrze beze mnie, mi jest dobrze bez niego. Jest mnóstwo pytań, co się stało w Miami. My jesteśmy dorosłymi osobami. Wszystko, co mieliśmy powiedzieć, już powiedzieliśmy. I nie mam zamiaru wam tutaj, wiecie... Ze szczegółami opowiadać. Takie bardzo prywatne rzeczy. Ludzie są... Nie wiem. Jakby cały czas ludzie nie rozumieją jednego. Jakby jeśli mówimy, że czegoś nie powiemy, to znaczy, że tego nie powiemy i tyle. I jakby skończysz temat. No po prostu. Była relacja, nie ma relacji. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek nie mieliście czegoś takiego, że z kimś się super dogadywaliście, a w pewnym momencie po prostu stwierdziliście, że to nie jest jakby... No nie dogadujecie się już tak dobrze, jak kiedyś to było. I po prostu lepiej rozejść się i tyle. Tyle. I też myślę, że wiesz, rozwiście się w zgodzie, jakby nie... Też słuchajcie, to, że my pokazujemy wam ułamek naszego życia, my pokazujemy wam to, co chcemy wam pokazać i no... Takie ciśnięcie i wymaganie, a powiedz co się stało, powiedz co się stało. Tak, w ogóle no, te teksty typu, że... Pokazujcie, że się to powiedz co się stało. Nie, chodzi o to, że jesteście zobowiązani albo...
widzowie tego oczekują. Ja rozumiem, że ktoś tego oczekuje, ale tego się nie dowie i powinien to uszanować i zrzucić to jakby, okej, okay, koniec, nie ma tematu, nie dowiemy się, to się nie dowiemy. Chyba, że druga strona coś powie, no nie wiem, czy powie, czy nie powie, ode mnie nic takiego nie wyjdzie. I tyle. Po prostu nie uważam, że to jest na forum publicznym, żeby o tym mówić. Ze względu na naszą przyjaźń, na to, co przeżyliśmy razem, na to, co jaką, można powiedzieć, miłością darzyliśmy się jako przyjaciele, ze względu na tą przyjaźń po prostu nie powiem. I to, co już miałem powiedzieć, to powiedziałem. No i tyle. Mam nadzieję, że usatysfakcjonowało was to. Przyszedł mogę, nowy... Mogę coś dodać? No? Jedno tylko zdanie. No. Maksymalnie trzy. To już było jedno zdanie? Nie, że słuchajcie, my nie jesteśmy w gimnazjum. My jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ale też dużo dzieci nas ogląda z gimnazjum. Ja rozumiem, też, i z liceum. Ale my jesteśmy... Nieprawda, właśnie nie dużo nas ogląda. Ja wiem, w jakim... Ale na pewno pojawiają się tacy ludzie. To niestety, znaczy myślę, że... Nie niestety, no ale myślę, że ci młodsi ludzie zdają te pytania, ale po prostu my jesteśmy też dorosłymi ludźmi i naprawdę internet nie jest miejscem wywlekania jakichś takich prywatnych spraw i jest mnóstwo rzeczy... Taka zaparat się przegrzeje. Mnóstwo jest rzeczy, których po prostu nie powiemy. Tak samo jak nie mówimy o naszych sprawach rodzinnych, bo to po prostu nie jest na to przestrzeń ani miejsce. Tak samo myślę, że warto uszanować, że nie chcemy się dzielić, że wy się nie chcecie dzielić tym, no i tyle. Przyszły 5 nowych pytań. Lecimy z nimi. Czy macie jakieś granice w seksie, na które oboje od razu powiecie nie, jeśli taka jest, to jakie to są granice? Myślę, że każdy ma jakieś granice w seksie. No chyba, nie wiem, mało znam ludzi, którzy nie mają żadnych granic i jest jolo po prostu i tyle. Ale o takich granicach też nie będziemy wam opowiadać. Mamy granice i my sobie o tych granicach rozmawialiśmy na już dawno. Jakby, że przegadaliśmy ten temat. Tak. Wiemy, jakie są nasze granice. Dokładnie. Wiemy, czego kto oczekuje, jeżeli chodzi o to. Dużo jest pytań w ogóle seksualnych. Ale właśnie to jest też takie, uważam, ważne, bo myślę, że te granice, warto o tym rozmawiać i warto sobie to powiedzieć dosyć szybko. W sensie nie mówię, że na drugiej randce czy coś, ale... Słuchaj, takie mam granice, wiesz? Tego nie zrobię. Ale wiecie, no jakby są pewne rzeczy, których na przykład, nie wiem, niektórzy oczekują, bo mają jakieś fantazje, których my na przykład nie będziemy mogli spełnić i to w dalszej przyszłości będzie mogło być naprawdę dużym problemem. Może być, no to prawda. Albo, no nie wiem, na przykład są takie też związki... Lepiej sobie znaleźć osoby, z którą możesz sobie te fantazje spełnić, nie? Dokładnie, tak. Zależy też rzeczywiście, wiesz, na jakim jesteś etapie, jak bardzo jest dla ciebie priorytetowe to spełnienie, ale no, wiecie, na przykład potem są takie sytuacje, że nie wiem, ktoś decyduje się na przykład, nie wiem, na to, żeby być w jakimś trójkącie i tak dalej, a potem ten związek się sypie, bo jednak to nie było dogadane, jedna osoba chyba to zrobiła, wiesz, nie do końca, bo chciała, tylko chciała to do tego partnera i tak dalej. To są takie ciężkie tematy i wydaje mi się, że warto o tym porozmawiać na samym początku, w miarę, w sensie, tak jak mówię, nie na pierwszej randce, ale po prostu, żeby sobie to wyjaśnić. O takich... Po prostu rozmawiać ze sobą otwarcie o seksie. Tak jest. Dobra, Ewcia, jak zacznie mówić, to muszę tu przerywać, więc lecimy z kolejnymi. 6 nowych. Ciekawe, ile zdań powiedziałam. Czy tęsknisz za czymś, za kimś, za jakimś momentem w życiu, ludźmi? Tęsknię, słuchajcie, za momentem mojego takiego dzieciństwa na Ukrainie z dziadkiem. Naprawdę, ostatnio miałem coś takiego, że miałem takie przemyślenie, że tęskniłem za tym momentem, za takim dzieciństwem, za takim dzieciństwem, za taką beztroską chwilą, tak, że sobie żyłem po prostu. Nie miałem za dużo, ale byłem szczęśliwy. Miałem naprawdę wszystko, co na ten tamten moment potrzebowałem, byłem szczęśliwy, miałem cudownego dziadka. Moja mama była też często w pracy w Polsce, ale też dawała mi wszystko, co mogła dać i dobra, przegrzał się aparat. Więc za tymi momentami najbardziej tęsknię, za tym dzieciństwem. I ostatnio miałem nawet takie przemyślenie, więc fajnie, że ktoś zadał takie pytanie. Kolejne pytanie, zobaczcie, cały czas te pytania się pojawiają. Lecimy z tym. Wiecie co, przepraszam, właśnie napisał do mnie obserwator, że jego żona mnie obserwuje i chciał kupić swojej żonie buty i pyta się mnie, jaki rozmiar. Strasznie uroczy. Czy uważasz, że chłopaki z twojej dawnej ekipy mieli powód, aby nie pogratulować ci narodzin Edzia? Uważam, że nie ma takich jakby powodów. Nie ma powodów, żeby nie pogratulować. Znaczy ja osobiście bym pogratulował im tak dużego wydarzenia w ich życiu, ponieważ znaliśmy się kupę lat. No i jakby
No nie wiem, no uważam, że to jest po prostu brak klasy i tyle. Dlaczego zawsze tak napinasz nozdrza na zdjęciu? Żebyś dokładnie widziała mój nos i moje nozdrza. Właśnie dlatego. Z jakim problemem musiałeś sobie poradzić, chodząc na terapię? Czy ktoś cię do tego namówił, czy sam podjąłeś decyzję? Sam podjąłem decyzję podjęcia terapii. Często pytać się, jakie nurty. Znaczy, ja nigdy nie miałem żadnego nurtu terapeutycznego. Ja po prostu chodziłem na terapię, żeby porozmawiać z terapeutą, żeby odnaleźć siebie na nowo, żeby zrozumieć siebie na nowo i nie miałem żadnego nurtu. Do tej pory mam coś takiego, że po prostu idę na terapię, spotykam się, siedzimy i rozmawiamy. I jakby rozbijamy moje życie na czynniki pierwsze, tak abym mógł zrozumieć to, dlaczego w taki sposób się zachowywałem, a nie inaczej. I żeby poznać lepiej siebie. Nie wiem, jak ten nurt się nazywa, ale możecie napisać, jeśli wiecie, jak ten nurt się nazywa. Ale no, u mnie terapia wyglądała właśnie w ten sposób. Myślę, że jeżeli mogę się wtrącić, ktoś po prostu zadał ci pytanie, dlaczego chodzisz na terapię, co na niej przepracowujesz, a nie jakby to miał na myśli. A, okej. Okay. Ale nie, to są nurty i to się nazywa jakoś. Nie, no wiem, ale myślę, że bardziej przepracowujesz. Nie, właśnie pytali się mnie, jak się nazywa twój nurt terapii. Aha. Więc ja nie wiem, jak się nazywa mój nurt. Po prostu ja się spotykam z terapeutą i tyle. Czy przez to, że Edziu śpi z wami w łóżku, wasze życie intymne ulega pogorszeniu? Edziu nie śpi z nami w łóżku. Edziu śpi w swoim łóżku. Po prostu czasami rano przychodzi do nas, bierzemy go do siebie i rano no, jest z nami. I tak dalej, ale śpi sam. Nie musimy... Nawet... No, śpi w swoim łóżku. Nawet teraz będzie mogę przynosić do swojego pokoju. Tak jest. Dobra, słuchajcie, te pytania cały czas się pojawiają. Zrobimy pewnie jakąś długą część, bo to w sumie fajne jest, bo nie wiesz, na jakie pytanie odpowiesz. Więc klikam tutaj na serduszko, które ten. Dlaczego pozwalasz Ewie udawać, że zajmujesz się więcej Edzie? Przecież widać, że Edzie ma z tobą mocną więź. Potrafisz się nim zająć intuicyjny. Ona nie. To widać na filmach. Gotujesz, sprzątasz, dajesz mu dużo ciepła i całego siebie. Nie pozwól wmówić sobie, że jesteś inaczej. Ludzie i tak to widzą. Nie rozumiem, naprawdę. Ludzie są... Ale to jest w ogóle tak, że... Taki mindset tego, jak... Ja poczułem się jakby... W głowie tego kogoś, kto takie rzeczy pisze. To trochę jakby teściowa przyszła, nie? Tak. Jakby taka naiwna teściowa przyszła i ci pierdoliła za przeproszeniem, że... Nie, no twoje życie jest w ogóle inaczej. Mi się wydaje, że po prostu te osoby totalnie nie mogą przełknąć tego, że jestem... Spełniam się w roli mamy, jestem w tej roli szczęśliwa. Zresztą pisali, że ty sobie nie dasz rady jako mama, więc wiesz... Właśnie, to sobie osoby pisały, że ja nigdy nie będę miała dzieci, bo ja w ogóle... I że nikogo nie kocham i tak dalej, że jestem jakaś zimna. Nie wiem, skąd wynika taka niechęć i nienawiść wobec mojej osoby, bo ja nigdy nikomu nic nie zrobiłam. Ale no, to jest przykre, że ludzie w ogóle mają taki... To są chorzy ludzie po prostu. Oj nie, no tak nie mów, myszka, tak nie wolno mówić. Ale no nieładnie tak, w sensie, no może mają, na pewno mają jakieś zaburzenia, ale no nie mówmy, to tak, wiesz, nieelegancko tak mówić po prostu o kimś. Myślę, że nie można mówić o tych osobach, że są chorzy, bo nie wiesz, co ta osoba przeżywa, wiesz, nie wiesz, co nią kieruje, że czuje do obcej jej osoby w internecie taką nienawiść. Coś musiałoby się może wydarzyć po prostu w jej życiu, że ma taką potrzebę, wiesz, wylewania tego wszystkiego. Cały czas, słuchajcie, przygrzewa się już aparat, więc... Jest strasznie gorąco. No nieważne, w każdym razie zawsze myślę sobie, że nie wiem po prostu na jakim trzeba być etapie w życiu i gdzie trzeba w ogóle kierować swoją energię, żeby oglądać kogoś, kogo się nie cierpi i jeszcze cały czas czerpać z tego, że się tej osobie próbuje, wiesz... Wbić szpilkę. No, strasznie to jest przykre, ale w ogóle, wiesz, mi to nie wbija żadnej szpilki. Myślę, że po prostu też te osoby sobie trochę nie mogą poradzić, że mi się udaje, że mi wychodzi. To na pewno. Też na pewno kieruje nimi zazdrość, niestety. Ale z takimi rzeczami najlepiej właśnie pójść na terapię. No, i właśnie tak. Od tego są terapeuci, żeby pomagać ludziom właśnie tak. Z takimi zaburzeniami, bo to są jednak zaburzenia. Dobra, ostatnie pytanie, bo już się ciemno robię. Ile miesięcznie wydajecie na dziecko? Jury, my musimy to policzyć. Myślę, że bardzo dużo. Jesteśmy kiepscy w obliczaniu różnych rzeczy. Nie, no my ogólnie powiem wam tak. Nie liczymy tego.
Ale możemy to, moglibyśmy to policzyć, ale myślę, że dużo wydajemy. Też, że wydajemy, nie oszukujmy się. No ja mogę się przyznać, ja autentycznie teraz najwięcej pieniędzy bezsensownie wydaję na jedzenie. No. Bo ja po prostu sprawia mi przyjemność i radość kupowanie mu różnych rzeczy i cały czas coś wynajduję, to jakaś zabawka do kąpieli, a to coś, wiecie. Cały czas po prostu, kurde, to tak właśnie to jest najlepszy klient, to jest rodzic, wiecie? No. Co robisz? A, sprawdzisz ostrość? Mhm. Najlepszy klient to jest rodzic, bo rodzic zawsze będzie chciał do swojego dziecka kupić. I, no. Dobra, łatwe pytanie, szybkie, ale teraz pierwsze, ostatnie. Ewa traktuje cię jak kosposie i nianie. Robi z ciebie utrzymanka w internecie. Tak to wygląda z boku Juli. Przykro się na to patrzy. Biedny ty. Kiedyś było widać. Dziękuję, kochanie. Wiecie co, mi pasuje taka rola. Ja na przykład kocham być utrzymankiem. Co, żona zarabia, dobrze, żona zarabia. Ja jutro leżę. Ja sobie siedzę, zejdziem i tyle. I ty nie pracujesz, nie? Ja nie pracuję w ogóle. Nie, jest ludzi. Ja tylko... Kiedyś było widać u ciebie radość i pasję do życia. W ostatnich czasie mocno zgasłeś. To już nie komentujemy tego, bo no. To jest jakaś... Ale cieszę się, że pojawiłeś się na filmie. Gratuluję, bo akurat... Ty widzisz, to są te anonimowe pytania. Tak. Tak czułam. Dlaczego chcecie powtórzyć ślub? A to już jest odpowiedź u Ewy na kanale. I tam Ewa odpowiada. Miałeś kiedyś tak, że wątpiłeś w uczucie do Ewy. Jakieś chwile, zwątpienie i tak dalej. Nie, nie miałem nigdy tak. A ty? Nie, w uczucie do ciebie nigdy nie wątpiłam. Ale wkurwialiśmy się na siebie. I to nieraz. No mieliśmy dużo takich momentów. Myślę, że nasz związek był bardzo burzliwy w pewnych tak. chwilach. I... Ale, ale przetrwał. Tak, jest super. Przetrwał i wyszliśmy silniejsi, tak? Ale tak. Ja wątpiłam w związek. Wątpiłam w sens naszej relacji, nigdy nie wątpiłam w uczucia. Ja nie miałem ani tego, ani tego. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że nigdy, bo mi trochę zajęło, zanim się w tobie zakochałam. No. Ja się nie zakochałam w tobie, no ja do obejrzenia. Ale jak już poczułam, że cię kocham, no to od tego momentu nigdy w to nie zwątpiłam. Ostatnie pytanie. Seks raz w tygodniu, tak czy nie? Ostatnie pytanie, wyłączył się już tylko aparat. Ale centralnie zdaliśmy to pytanie i się wyłączył. Seks raz w tygodniu, tak czy nie? Tak. Przynajmniej. To jest, zawsze tak jest, że po prostu mężczyźni mają zazwyczaj... Chociaż nie, dobra. Nie. Codziennie. Dobra. Dziękuję Bobak za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę, w ogóle komentarz, subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam też na kanał do FC. A ja się z wami żegnam, ponieważ już się robi ciemno. A jeśli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście wpadajcie na mojego Instagrama, ponieważ na Instagramie pojawia się link, gdzie możecie takowe zadawać. Dziękuję bardzo, piszcie komentarze, do zobaczenia, salut, ciao!